jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od dawna jest związany z Bolesławcem. Równolegle do działalności zawodowej rozwijał swoją pasję i działalność, twórczość artystyczną. Jego ulubione techniki malarskie to olej na płótnie, rysunek węglem oraz akwarela. Prace pana Ryszarda znajdują się, głównie portrety, znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. Prezentował je również na licznych wystawach. Parę rzeczy z tego jego życiorysu chcę przekazać państwu. Wiadomo, tutaj była mowa, architekt po Politechnice Wrocławskiej, z rodziny inteligenckiej, znamy się i ta nasza znajomość jest bardzo trwała. Później pracował również w Polsce-Polskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. No jako stażysta, bo trzeba przyjąć pewne staże budowlane, łącznie aż do kierownika budowy. A później, jak państwo wszyscy wiecie, thank you.